Siemano ludzie, z tej strony Crater Games i witam was na kanale. Powracamy sobie do Railway Empire i jak widzicie, jesteśmy w tym samym miejscu, gdzie byliśmy ostatnio. Wybudowaliśmy tutaj z tego miasta długą kolej do tego miasta i podłączyliśmy omachę także do tej linii. Plus to, że wybudowaliśmy jeszcze jedną stację w Santa Fe i tak dalej, i tak dalej. W sumie dużo w ostatnim filmie się tak naprawdę nie działo, tylko 3 stacje, no i parę linii kolejowych. Jednak to będzie ostatni film, który z tej gry wychodzi. Więc postarajmy się zrobić coś, co naprawdę szykowałem się od samego początku. Jak widzicie, zostało 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 miast, które trzeba podłączyć. Niektóre są naprawdę w takich górach, że ciężko będzie cokolwiek tutaj zrobić, no ale postaramy się. Spróbujemy podłączyć je wszystkie do naszej kolei. Plus to, że chciałbym podłączyć jeszcze największe miasta z największymi miastami, żeby po prostu ta kolej była, tak powiedzmy, zoptymalizowana. Żeby człowiek mieszkający tutaj nie musiał jechać przez całą linię, wiecie, tutaj, potem do tu i tak naokoło. Po prostu zrobić taką prostą linię, która będzie prowadzić go, no powiedzmy, w linii prostej, a nie będzie musiał jechać przez cały świat w zasadzie. Więc, tak jak mówiłem, podłączymy tylko i wyłącznie duże miasta, bo gdybyśmy mieli małe miasta podłączać do dużych, to już by było za dużo, szczerze mówiąc. Więc zacznijmy to robić. Tutaj, czy jest jakieś miasto? Najwyraźniej nie. Włączmy w ogóle czas, żeby tutaj, wiecie, wszystko fajnie leciało. I mamy jakieś odsetki, policzyli nam za pożyczkę. Mamy tutaj jedno miasto, więc zróbmy tutaj od razu stację, walniemy je w tym miejscu. Tak, cicho tam. Aha, musimy... Nie gadajcie, że ja muszę... Czemu nie możemy paru stacji naraz podłączyć? Nie rozumiem tego akurat. Bo... Co ja mam teraz niby zrobić? Co mam przez góry pociągnąć tą stację? W sensie te tory? Czy zabije mnie pieniężnie? No ile tutaj? 3 miliony wychodzi. Aha. To zrobimy inaczej. Wywalimy cię stąd zatem. Hej, w przyszłości tutaj przyjdziemy i zrobimy tutaj jakąś kolej. Na chwilę obecną podłączę może ten Kaspier. Kaspier, no tak się czyta. No, nie będzie tak źle. Jakie tu jest nachylenie, bo widziałem 19 stopni? To źle, no to może zróbmy po prostu tunel. Czy tunel się uda? No to już jest 300 tysięcy, no ale cholera. Mamy sporo pieniędzy, możemy tutaj szaleć troszeczkę. Oczywiście też nie chcę, żeby nachylenie było 20%, bo żaden pociąg nie podjedzie, bo takie coś. Kurde, to jest za dupy, bo tutaj znowu będziemy musieli jakiś most zrobić, czy coś w tym stylu. Albo może po prostu zrobimy coś takiego. Okej, to jakoś ciekawie wygląda. Tutaj trzeba oczywiście pociągom ustawić, żeby się nie zderzali, żeby poczekali po prostu jeden na drugiego. I wydaje mi się, że zrobimy tutaj tylko i wyłącznie jeden pociąg, no bo po co dawać dużo, skoro tak w zasadzie są małe dwa miastka, więc miastka dosłownie są wsie po prostu, no i w zasadzie oni nie potrzebują zbyt dużo kolei tutaj, więc pociągniemy od was dotąd. Zobaczmy, co on weźmie ze sobą. Najwyraźniej parę ludzi, no i parę wagonów z pocztą. No teraz sobie tutaj spokojnie ciśnie, tutaj prawdopodobnie się zatrzyma. Nie, ciśnie dalej, no i wjedzie w ten tunel. W ogóle może zobaczymy, jak ten tunel wygląda od środka. Ciekawe, czy gra pozwoli na takie coś. Jesteśmy w pierwszej osobie i uwaga, przejeżdżamy za parę sekund. Światła się włączyły nawet. Wow, ale to fajnie wygląda. Kamienie jakieś leżą obok torów. No i jesteśmy po drugiej stronie. Jej, i zaraz przy tym mieście. Wspaniale. Więc następne miasto to jest na pewno nie to, tylko to. Miles City najwyraźniej. Więc weźmiemy sobie, stworzymy nową stację kolejową w tym miejscu. Na pewno właściciel tej stacji się obrazi na nas. Na nas, uwaga. Wal się. O nie, tutaj jest jeszcze, ale my tutaj mamy już podłączenie, więc spoko luz. Coś takiego przydałoby się zrobić i tutaj trzeba obok polecieć. Nachylenie 10%, no już trudno się mówi, trzeba będzie, bo tu oczywiście jest... Są jakieś tory już wybudowane, więc trudno się mówi. 200 tysięcy za to zapłacimy. Tutaj z jakiegoś powodu tunel się zrobił. Wow, teraz pełno mostów się zrobiło.
Coś takiego. 145 tysięcy zapłacimy za to. Dla mnie spoko, więc kupmy to. Oczywiście ten most tutaj niestety musi stać. I teraz podłączymy naprawdę długą rozjezdnię, która będzie prowadzić praktycznie do samego miasta. Zapłacimy kolejne 88 tysięcy za to. No i tutaj akurat puścimy już dwa pociągi, które będą sobie jeździć, ponieważ to są już większe troszkę miasta niż tamte poprzednie. Więc rypniemy to w tym miejscu. W sensie może nie, że miasta są większe, bo to jest to samo miasto, tylko że to jest większe. No i oczywiście ludzie stąd będą jeździć tutaj, żeby pracować. No i z powrotem będą wracać. Chyba że zostaną tam na stałe. Też jest taka możliwość. No ale dobra, puśćmy sobie znowu grę, bo jesteśmy troszkę w tyle z pieniędzmi. Red Hot Steel rozszerza sieć. Liczba podłączonych stacji 22. Okej, czemu nie? To jest całkiem fajny wynik. Ale czekajcie, ile my tutaj mamy jeszcze? 3 tutaj i 4 tam, więc mamy jeszcze 7 stacji, które musimy podłączyć. A potem musimy podłączać duże miasta z dużymi miastami. Więc to też będzie dosyć ciekawe. No i oczywiście dosyć czasochłonne, ale w końcu się uda. Więc wykupmy sobie następne pociągi, oczywiście standardowo te, bo one są tanie i fajne i w ogóle, chociaż może... No, a to co mamy? Zwiększa koszt budowy torów kolejowych z wyjątkiem mostów i tuneli. Weźmy to. Praktycznie nic nas nie będzie kosztować, a przynajmniej będziemy mieć jakieś dodatkowe punkty badań, które nie użyjemy. O, wow, w ostatniej sekundzie mnie przebił. Dobra, no to weźmy za 60 tysięcy zatem. No wolałbym za 40, no ale przebił mnie, no to trudno się mówi. I uwaga, czy dostaniemy to, czy znowu mnie przebije? Dostaliśmy. Pięknie. Cicho sieć. Patrz, nawet kupię najdroższą lokomotywę, jaka jest tutaj. 207 tysięcy. Nice. Więc połączymy cię stąd, dotąd, proszę cię bardzo. I teraz weźmy jakiś normalny pociąg, bo to było tylko, wiecie, reklama, że stać nas na super wielki pociąg, super mocny pociąg i w ogóle najszybszy pociąg. Red Hot Steel jest najbardziej wartościową firmą. 11 671 tysięcy. Wspaniale. Zobaczmy, jak szybko ten typ jedzie. Niecałe 60 km na godzinę. No, to nie jest jakoś wybitnie szybko. Skoro już gadaliśmy o tych punktach badań, to sobie wykupmy parę tej rzeczy. Bo mamy ile punkciaków? Niecałe 400. No. O, i reportera nam przysłali. No, trudno się mówi. Zmniejsza cenę zakupu nowych lokomotyw o 30%. Tak, zdecydowanie to chce. Teraz zobaczmy, co ten typ ode mnie chce. Reporter cały. Oklahoma City rezygnuje. No cóż, trudno się mówi. W końcu mamy 10 innych. 10? Kurde, z 22 stacje nowe. Więc nie ma co się obawiać na razie o to. Więc teraz podłączymy te miasto z tym. Okej, to będzie dosyć ciekawe, bo ponieważ tutaj trzeba po pierwsze rozbudować to, po drugie to lekko ulepszyć, żeby tutaj mogły się naprawiać te wszystkie pociągi. I teraz stąd chciałbym was też ulepszyć, żebyście... Okej, wy już macie te naprawcze wszystkie jerdy, okej. Skoro już tutaj wybudowaliśmy jedno dodatkowe wejście do naszej stacji, no to użyjmy go. Polecimy stąd, jakoś tak nad tymi torami, żebyśmy też nie zapłacili miliard. O, tutaj jest za dużo już pieniędzy. O nie, psuję. Okidoki, zrobimy coś takiego. Wybudujemy tą jedną ścieżkę, powiedzmy. 200 tysięcy za to zapłacimy i teraz podłączymy Rapid City z tym City, a potem do Bismarck polecimy, ponieważ no nie chciałbym dwóch robić kolei, wiecie ile to pieniędzy byśmy musieli wydać, więc po prostu zrobimy tutaj takie coś. Teraz to wybudujemy za 30 tysięcy, niech będzie. Małą stację kolejną tutaj walniemy, jeśli zmieścimy oczywiście. O, my tu jedną stację mamy, a ja się zastanawiam, czemu ja tutaj nie mogę wybudować nic. No dobra, no to wybudujemy tutaj jeszcze bardziej. Chciałbym tutaj też budynek naprawczy zrobić. Teraz podłączymy kolejne tory, jeśli nam się uda tutaj tak zmieścić. Okej. I tutaj. Nachylenie 11% to damy radę, tak mi się wydaje. Teraz przydałoby się, gdybyśmy podłączyli to. Okej, coś takiego. Oczywiście tutaj musimy standardowo postawić parę sygnalizatorów, żeby tutaj pociągi się nie blokowały, ani nie zderzały. I tak samo w tym miejscu poprosiłbym parę sygnalizatorów, może być wieża zaopatrzeniowa w tym miejscu,
No i teraz musimy prawdopodobnie wybudować jeszcze jedną naprawdę dużą rozjezdnię, po prostu dosłownie drugie tory, które polecą równocześnie z tymi torami. Zapłacimy 115 tysięcy za to. Nie, 117 tysięcy, ok, plus to, że wybudowaliśmy tutaj jakiś tam most, niech będzie. No i teraz ludzie będą jeździć po prawej stronie w kierunku Miles City i będą najwyraźniej stali na moście. To wcale źle się nie skończy. No i będziecie jechać w kierunku tych dwóch miast po prawej stronie. Ok, skoro podłączyliśmy już to jedno miasto, to z tym, to przydałoby się teraz polecieć do Bismarck. Więc podłączmy się tutaj i polećmy w tą stronę. Ok. I teraz lećmy do tego całego miasta. 67 tysięcy. Dla mnie spoko, podłączymy tutaj. Tak, taki mam zamiar. Zbudować wszędzie koleje, gdzie tylko mogę. Oprócz jakichś tam farm, bo oczywiście tam nie chcemy nic zrobić. Tutaj chciałbym wybudować budynek naprawczy. Po prostu najzwyczajniej w świecie nazwijmy to tory równoległe. To brzmi fajnie. Teraz weźmy jeszcze wieżę zaopatrzeniową, rypniemy w tym miejscu. No i teraz musimy postawić pociągi w końcu, żeby sobie tutaj jeździły w tą i z powrotem. Wiecie, my zarabiamy tutaj naprawdę szybko, ale z drugiej strony my potrzebujemy znacznie, znacznie więcej pieniędzy, więc weźmiemy pożyczkę na 1 200 000. Tak, chcę to wziąć. No i w tym momencie mamy 1,5 miliona, możemy wykupić parę pociągów, co oczywiście nam się bardzo przyda. Jakiegoś tam palacza sobie kupimy, konduktora też, czemu nie. I będziesz jeździł z tąd dotąd, ok. I wyślemy takich nawet 3. I teraz weźmiemy jeszcze dodatkowe 3 lokomotywy, które będą jeździć z tąd dotąd. I skopiujemy je. Ok, tutaj gra mi mówi, że oni nie mają zaopatrzenia żadnego, to znaczy nie dałem im wieży zaopatrzeniowej. Proszę cię bardzo, nie no, tutaj jest, o co ci chodzi? A tutaj nie ma, no to rypniemy w tym miejscu. Tutaj najwyraźniej mamy jeszcze jakieś połączenie, więc oni tutaj będą sobie zabierać co muszą, no i tutaj nasze koleje będą jeździć sobie cały czas. Chociaż widzę, że jest mały problem, ponieważ gra nie ogarnia, że... Ogólnie gra działa w taki sposób. Jak ktoś wjeżdża na te podwójne tory, to musi przejechać przez ten jeden znacznik, który znajduje się w tym miejscu. Dopóki kolej nie przejedzie przez to, typ, który jest tutaj, nie wyruszy z miejsca, no bo nie... Ta pierwsza kolej nie przejechała przez pierwszy sygnalizator. To jest dosyć takie skomplikowane, powiedzmy, ale no po prostu oznacza to tyle, że musimy dużo sygnalizatorów tutaj rypnąć, żeby to jako tako się poruszało. No i w drugą stronę to samo. Nie, nie mam nic przeciwko, i tak za chwilę zbankrutujesz, więc co za różnica. Okidoki, co my tutaj jeszcze mamy? Widzę, że macie tutaj jakieś dużą stację, to naprawdę się opłacało, szczerze mówiąc. Bardzo. Zapłacili 200 tysięcy za to, a gdyby wybudowali dwie małe stacje, zapłaciliby maksymalnie 100 tysięcy, gdyby jeszcze tory podłączyli. Więc ta 10 na 10, szczerze mówiąc. Ale dobra, popatrzmy, gdzie tu są jeszcze jakieś duże stacje. Widzę, że tutaj... Pirie. Dobra, nie czepiajcie się, nie umiem czytać po angielsku, ok? W ogóle. Wybudujmy tutaj... Ulepszmy tutaj tą stację, no i standardowo zróbmy tutaj jakiś most. Zapłacimy już na starcie 40 tysięcy. No i polecimy do tego miasta. Tutaj jakiś fajny park mają. No zarobiście to wygląda. Wybudujmy to i postawmy tutaj małą kolej, znaczy małą stację. Wyraźniej znowu tutaj mamy jakąś stację, więc czemu nie? Tylko chciałbym ulepszyć to odrobinkę. O, a to ciekawe. Ogólnie rzecz jest taka, że tutaj jest żółta kolej, która leci do tego miasta i jest pomarańczowa kolej, która leci w świat dalej. I my tutaj nie możemy się podłączyć, ponieważ już tutaj stoją dwie stacje kolejowe. Więc ja bym tutaj musiał jakoś wykupić ich, chociaż to będzie dosyć trudne, bo nie wiem jak to zrobić. Szczerze, ja nie wiem, czy można coś takiego chociaż zrobić. Więc niestety tutaj będziemy musieli zostawić tak, jak jest. Ale tutaj przechodzimy, tutaj mamy jakieś tam Fargo. Fajnie, fajna nazwa. Też całkiem duże miasto, możemy tutaj naszą kolej także podłączyć.
rozwalimy całą tą, bo jest już nam zbędna. No i teraz podłączymy was, to znaczy z tej strony polecimy tutaj, zapłacimy już na starcie 100 tysięcy i jakoś się tak tutaj podłączymy. Miejmy taką nadzieję. Weźmy małą stację, standardowo walniemy ją w tym miejscu. No co ty nie powiesz, ziomek. I tutaj, skoro to są całkiem duże miasta, standardowo zrobimy równoległe tory. No i teraz potrzebujemy jeszcze parę lokomotyw. Kupimy jakiegoś tam palacza, inżyniera, niech będzie. I teraz Bismarck, lecicie do Fargo. I weźmiemy takich nawet 3. Bo mogę i stać mi na to. Widzę, że jakieś dodatkowe badania mamy, więc także sobie to kupimy. A niech będzie... No to w sumie nic nam nie daje kompletnie. Niezawodność maszyn kupimy sobie. To powinno wystarczyć na jakiś czas. Dobra, więc mamy podłączone tutaj wszystko. Jeszcze to miasto, do tego miasta się nie podłączymy niestety. Tutaj jest jeszcze jakieś miasto, do tego także się nie podłączymy. Jest linia żółta i pomarańczowa, więc tutaj nic kompletnie się nie uda nam zrobić. Tutaj za to są jakieś małe miasta, które już chcieliśmy wcześniej podłączyć. I wypadł mi z tym. Więc podłączmy się tutaj najchętniej, chociaż widzę, że tutaj jakąś usterkę mamy. Ten typ już nie ma czego brać jak naprawdę, bo mamy pewnie magazyn pełny, więc przeniesiemy cię gdzieś. Tylko pytanie właśnie, gdzie? Będziesz leciał może stąd, dotąd, nie wiem czy... Nie wiem czy oni mają aż tyle zapotrzebowania, żeby te wszystkie koleje tutaj jeździły. No ale niech ci będzie, weź tam sobie... Może sobie tamtędy jeździć. No i co my tutaj jeszcze chcemy? Chcieliśmy podłączyć te miasta całe. Trzeba to zrobić dosyć szybko, póki konkurencja tego nie zrobi, więc postawmy tutaj szybko jedną stację. 170 tysięcy, może być. Teraz zrobimy standardowo tory równoległe. Jakoś tak polubiłem to, szczerze mówiąc, bo jest taki problem... O, tu się most w ogóle zrobił. No, trudno się mówi. Jest taki problem ze zajazdami, w sensie takiej, że my tutaj musimy cały czas robić... Wiecie, odstępy i w ogóle. Jest to niby fajne, bo płacimy mniej, to jest fakt. Jednakże... O co tutaj chodzi? Gdy oni tak sobie jadą, no to cały czas muszą czekać, aż następny pociąg przejedzie i w ogóle. A gdy mamy równoległe, to oni po prostu jadą i w zasadzie jadą. Nie muszą się zatrzymywać co jakiś czas, żeby czekać, aż następny pociąg przejedzie. Co jest całkiem fajne. Okej, mamy już to w końcu zrobione, teraz potrzebujemy standardowo wieżę zaopatrzeniową i podłączyć jakieś pociągi tutaj, więc weźmiemy ciebie, macie jakąś ochronę dodatkową, wy polecicie z tąd do tąd i idźcie sobie. No i teraz będą jeździć i nam zarabiać. Jednakże naprawdę ja już nie mam ochoty w to grać. No, chciałem wszystkie stacje podłączyć, wszystkie miasta ze sobą, ale jest to naprawdę, naprawdę czasochłonne. Ja w tym momencie robię to już 40 minut i jeszcze nie skończyłem, więc no niestety jest to dosyć naprawdę czasochłonne i nie chcę mi się więcej. I tak jak wcześniej mówiłem, niestety jest to ostatni odcinek, który z Railway Empire powstaje na moim kanale. Jest to naprawdę zarąbista gra, wciąga niesamowicie, jak widzicie. Naprawdę dużo zrobiliśmy. Naprawdę dużo tutaj zrobiliśmy w parę odcinków. Jednakże gdy się w nią gra i gra i gra, robi się dosyć monotonna i no po prostu tutaj nie ma już co robić w zasadzie. Czytałem także na Steamie, bardzo dużo osób krzyczało na to, że gdy jest rok taki jak jest tutaj wskazany, to znaczy 1870, gra się po prostu kończy, ten sandbox po prostu się kończy, nie ma dalej. Musimy zacząć kolejny save i znowu kupować to wszystko, wiecie, odblokowywać to i tak dalej, co jest strasznie złe, no bo halo, tutaj mamy, wiecie, od samego początku moglibyśmy zaczynać, pociąg, który jedzie 25 na godzinę, a kończąc na tym najlepszym, który jedzie 145 na godzinę, co się nie jest najszybszy, są tutaj, które jadą po 160, idź mi z tym na razie. No i w ogóle niestety gra się kończy tak po prostu, gdy ten rok nastąpi, co jest irytujące. No ale tak jak mówiłem, niestety jest to ostatni film, więc mam nadzieję, że seria wam się podobała. Jeśli tak, to zostawcie lajka w górę, bardzo bym się ucieszył, ze subskrypcji jeszcze bardziej. No i widzimy się w innej grze. Trzymajcie się. Cześć.